Przyjęli zaproszenie, przyjechali, były rozmowy i konferencja prasowa, ale niesmak pozostał. Nie trzeba być specjalistą od etykiety dyplomatycznej, by na pierwszy rzut oka zauważyć, że nie wszystko podczas wczorajszego spotkania Bronisława Komorowskiego z Angelą Merkel i Nicolasem Sarkozym było tak, jak być powinno. Savoir vivre po polsku w relacji Macieja Mazura. Pałac w Wilanowie, królewska rezydencja, królewskie maniery i królewskie powitanie, choć już niekoniecznie koronowanych głów. Głów, które wczoraj chyba były zamyślone. Tu zagapił się prezydent Sarkozy, tu dyrektor protokołu ratuje sytuację. Dwaj prezydenci i pani kanclerz wchodzą na podwyższenie i pozują do zdjęć. Jedno z nich od razu zwraca uwagę złośliwców i staje się przedmiotem analizy polityczno-protokolarnej. Dlaczego prezydent Francji moknie? Chciałem panu pokazać zdjęcie ważne. Wieczorem w kropce znalazł się minister Sławomir Nowak, próbując znaleźć wytłumaczenie kłopotliwej sytuacji. A że chodzi o parasol? Tak. Nie wiem, no dlaczego nie ma, nie wiem. Nie zajmuję się parasolami. Trzeba dbać o szczegóły. Ja jestem detalistą. Uważam, że ochrona prezydenta Sarkozy'ego powinna zadbać o to, żeby parasol był nad nim. To z tamtym parasolem to... Nasz ekspert zwrócił jednak uwagę na coś zupełnie innego. Prezydent Sarkozy, co wyraźnie nawet widać, stanął na miejscu pani kanclerz. To flaga ewidentnie pokazuje. To jest według mnie właśnie wczoraj niedostrzeżona największa pomyłka protokolarna. Ale to przecież dopiero przystawka, bo danie główne podano w pałacu. Oto politycy siadają. Właściwie jeden polityk siada, po nim drugi, a na końcu pani kanclerz. Tu się stosują ogólne zasady etykiety w tym przypadku. Które w te ogólne zasady etykiety mówią nam, że to powinno wyglądać tak? Tak. Już w niezręcznej sytuacji pan redaktor mnie stawia. Wybawimy pana doktora i o kolejność siadania zapytamy specjalistę od etykiety. Gospodarz zaprasza gości do siadania i powinien doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wszyscy jakby równocześnie usiedli. A gdy usiądą, jest jeszcze chwila na zagajenie i rozmowę na dowolnie wybrany temat. Newsweek opisał, jak podczas wizyty w Waszyngtonie rozmowę miał zagaić Bronisław Komorowski. Bo z Polską i USA to jest, panie prezydencie, jak z małżeństwem. Swojej żonie należy ufać, ale trzeba sprawdzać, czy jest wierna. Co tłumaczka może nie do końca wiernie przekazuje. Like with your wife. I dalszy opis. Twarz amerykańskiego prezydenta tężeje. Mógł zrozumieć to tak, jakby polski gość kwestionował wierność jego żony Michelle. Zalega pełna napięcia cisza. Sytuację uratować miał mistrz szybkiej reakcji, wiceprezydent Joe Biden, co tylko potwierdza fakt, że politykom wielkiego formatu trudno się zmieścić w ciasnych ramach protokołu. Liczne potknięcia, lapsusy i wpadki można by pominąć w protokole, nawet dyplomatycznym, o ile się zgodzimy, że w dzisiejszych czasach zamiast etykiety dworskiej mamy etykietę zastępczą. Maciej Mazur, Fakty.